Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj pierwszy z cyklu odcinek Brain Business Talk, w którym opowiemy o pięciu najczęściej zadawanych pytaniach przez naszych franchisegerów. No to ruszamy. Pytanie, które pojawia się zawsze, to pytanie dotyczące lokalu. Nasi przyszli partnerzy pytają, czy do rozpoczęcia biznesu potrzebny jest własny lokal. Wszystko zależy od programu. Jeśli chodzi o Brain Abacus, czyli matematykę mentalną, to tutaj lokal nie jest potrzebny. Można wynająć salę na godzinę, salę w szkole, w miejscu użyteczności publicznej. Natomiast jeśli chodzi o program Brain Sensory Enhancement, tutaj ze względu na to, że ten program to trening mózgu, wzmacnianie zmysłów, połączenie muzyki, korelacja jak gdyby tutaj też półkuli prawej, lewej, pobudzanie poszczególnych płatów mózgu. Tutaj potrzebny jest rzeczywiście do tego programu specjalnie wydający lokal. Okej, to teraz pytanie numer 2. W co muszę zainwestować, żeby rozpocząć biznes w opłatnym rynku? No właśnie, Agnieszko, w co musisz zainwestować? Przede wszystkim, no to jest opłata licencyjna, czyli inwestujemy w licencję. Jeżeli już to mamy, no to mówimy o materiałach marketingowych, które pomogą nam rozpromować naszą nową działalność. O lokalu już wspomniałyśmy, nie zawsze jest to wymagana inwestycja. Czy coś jeszcze, jeśli chodzi o inwestycje? Myślę, że reszta to już zupełnie drobne koszty związane z prowadzeniem normalnej działalności i wyposażenie, które jest podstawowym wyposażeniem biznesowym, tak jak posiadanie laptopa czy projektora. Czyli jak widać, nie są to duże koszty. W jakim czasie możemy liczyć na zwrot inwestycji? Tutaj to też zależy od pracy własnej naszych partnerów i od ich zaangażowania. Jak mówimy o takiego najlepszego startu? Tak, średnio wzrost inwestycji można uzyskać między 4 a 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności. Także my nie możemy to powiedzieć na 4 miesiące. Bo wiemy, że jest to możliwe. Czy każdy franchisobiorca musi sam prowadzić zajęcia? Tu zdecydowanie nie ma takiej konieczności, można mieć do tego trenerów, aczkolwiek my wymagamy, ażeby każdy z właścicieli takiej szkoły przeszedł szkolenie wstępne i wiedział, na czym polegają nasze metody. Zazwyczaj nasi przyszli partnerzy pytają, czy mogą prowadzić tego rodzaju zajęcia, więc my odpowiadamy tak. Oczywiście mogą. Pojawia się też pytanie o wykształcenie. Jakie wykształcenie powinien mieć trener i właściciel takiej szkoły? Pewne szkolenie trenerskie, ale nie tylko operacyjne, ale tu skupiamy się na szkoleniu trenera mentalnego, jest po naszej stronie. To my jesteśmy odpowiedzialni za jakość tych zajęć, więc trener mentalny powinien być przede wszystkim proaktywny, nastawiony na rozwój i lubić pracę z dziećmi. Jak widać, wszystko zależy od naszego podejścia i zaangażowania. Do zobaczenia w następnym odcinku. W następnym odcinku będziemy mówiły o 5 podstawowych problemach na sam początek. Więc jeśli to jest temat, który Was interesuje, zostańcie z nami. Do zobaczenia.